Stanisław Przybyszewski, konfiteor, czyta Piotr Jedziułka. Przystępując do rozwinięcia naszych pojęć o sztuce, uważamy za niepotrzebne sięgać do zadań estetyków, uważamy za zbyteczne zbijać różnorodne sądy i wyroki estetyczne. Nie myślimy również, że wypowiadamy coś zupełnie nowego, ale stojąc na czele pisma, któremu się charakter nadaje. Trzeba wytknąć zasadniczy kierunek, w jakim się pismo prowadzi. Sztuka w naszym pojęciu nie jest ani piękno, ani ein Teil der Erkenntnis, jak ją Schopenhauer nazywa. Nie uznajemy również żadnej z tych bezlicznych formułek, jakie estetycy stawiali, począwszy od Platona, aż do starszych niedorzeczności Tołstoja. Sztuka jest odtworzeniem tego, co jest wiecznym, niezależnym od wszelkich zmian lub przypadkowości, niezawisłym ani od czasu, ani od przestrzeni, a więc odtworzeniem istotności, to jest duszy. I to duszy, czy się we wszechświecie, czy w ludzkości, czy w pojedynczym indywiduum przejawia. Sztuka zatem jest odtworzeniem życia duszy we wszystkich jej przejawach, niezależnie od tego, czy są dobre lub złe, brzydkie lub piękne. To właśnie stanowi zasadniczy punkt naszej estetyki. Sztuka wczorajsza była na usługach tak zwanej moralności. Nawet najpotężniejsi artyści, z małymi wyjątkami, nie byli w stanie śledzić przejawów duszy, oderwanych od tak zmiennych pojęć, jak pojęcie moralne lub społeczne. Zawsze potrzebowali dla dzieł swych płaszczyka moralno-narodowego. Sztuka w naszym pojęciu nie zna przypadkowego rozklasyfikowania objawów duszy na dobre lub złe, nie zna żadnych zasad, czy to moralnych, czy społecznych. Dla artysty w naszym pojęciu są wszelkie przejawy duszy równomierne, nie zapatruje on się na wartość ich przypadkową, nie liczy się z ich przypadkowym złym lub dobrym oddziaływaniem, czy to na człowieka lub społeczeństwo, tylko odważa je wedle potęgi, z jaką się przejawiają. A więc substrat naszej sztuki istnieje dla nas jedynie tylko ze strony swej energii. Zupełnie niezależnie od tego, czy jest dobrem lub złem, pięknem czy brzydotą, czystością czy harmonią, rozpasaniem, zbrodnią czy cnotą. Artysta odtwarza zatem życie duszy we wszystkich przejawach. Nic go nie obchodzą ani prawa społeczne, ani etyczne. Nie zna przypadkowych odgraniczeń, nazw i formułek, żadnych z tych koryt, odnóg i łożysk, w jakie społeczeństwo olbrzymi strumień duszy wypchnęło go i osłabiło. Artysta zna tylko, powtarzam, potęgę, z jaką dusza na zewnątrz wybucha. Sztuka jest objawieniem duszy we wszystkich jej stanach. Śledzi ją na wszystkich drogach, wybiega z nią we wieczność i wszechprzestrzeń. Wgłębia się w nią w praiły bytu i sięga w tęczowe szczyty. Sztuka nie ma żadnego celu, jest celem sama w sobie. Jest absolutem, bo jest odbiciem absolutu duszy, a ponieważ jest absolutem, więc nie może być ujętą w żadne karpy, nie może być na usługach jakiejśkolwiek idei, jest panią praźródłem, z którego całe życie się wyłoniło. Sztuka stoi nad życiem, wnika w istotę wszechrzeczy, czyta zwykłemu człowiekowi ukryte runy, obejmuje wszechrzecz od jednej wieczności do drugiej, nie zna ani granic, ni praw, zna tylko jedną odwieczną ciągłość i potęgę bytu duszy. Kojarzy duszę człowieka z duszą wszechnatury, a duszę jednostki uważa za przejaw tamtej. Sztuka tendencyjna, sztuka pouczająca, sztuka rozrywkowa, sztuka patriotyzm, sztuka mająca jakiś cel moralny lub społeczny. Przestaje być sztuką, a staje się biblią pauperum dla ludzi, którzy nie umieją myśleć lub są zbyt mało wykształceni, by móc przeczytać odnośne podręczniki. A dla takich ludzi potrzebne są nauczyciele, wędrowni, a nie sztuka. Działać na społeczeństwo pouczająco albo moralnie, rozbudzać w nim patriotyzm lub społeczne instynkta za pomocą sztuki, znaczy poniżać ją. Spychać z wyżyn absolutu do nędznej przypadkowości życia, a artysta, który to robi, niegodny jest mianem artysty. Sztuka demokratyczna, sztuka dla ludu, jeszcze niżej stoi. Sztuka dla ludu to wstrętne i płaskie banalizowanie środków, jakimi się artysta posługuje. To plebejuszowskie udostępnienie tego, co z natury rzeczy jest trudno dostępnym. Dla ludu chleba potrzeba nie sztuki, a jak będzie miał chleb, to sam sobie drogą znajdzie.
zwlekać sztukę z jej piedestału, włóczyć ją po wszystkich rynkach i ulicach, to rzecz świętokradcza. Tak pojęta sztuka staje się najwyższą religią, a kapłanem jest jej artysta. Jest on osobisty, tylko wewnętrzną potęgą, z jaką stan duszy odtwarza. Poza tym jest kosmiczną, metafizyczną siłą, przez jaką się absolut i wieczność przejawia. Był on pierwszym prorokiem, który wszelką przyszłość odsłaniał, a tłumaczył ruiny zapleśniałej przyszłości. Był magiem, co przenikał najgłębsze tajemnice, obejmował tajne związki wszechświatów, przeczuwał i odkrywał ich wzajemne na siebie działanie, a z wiedzy tej tworzył sobie moc, co gwiazdy na niebie w ich biegu zastanawiała. Był wielkim mędrcem, który widział najtajniejsze przyczyny i tworzył nowe, nigdy nie przeczuwane syntezy. Artysta, ten, co ife filozus, demon, des ut ominia. Artysta nie jest sługą ani kierownikiem. Nie należy ani do narodu, ani do świata. Nie służy żadnej idei, ani żadnemu społeczeństwu. Artysta stoi ponad życiem, ponad światem. Jest panem panów, jest nieokiełznany żadnym prawem, nieograniczony żadną siłą ludzką. Jest on zarówno święty i czysty, czy odtwarza najświętsze zbrodnie i odkrywa najwstrętniejsze brudy, do oczy w niebo wybija i światłość przenika, bo nie zna on praw i ograniczeń, jakie objawy duszy ludzkiej w to lub owo koryto wypychają. Zna on tylko jedynie potęgę tych przejawów, równie silną w cnocie czy w zbrodni, w rozpuście czy w skupieniu modlitwy. Artysta, który chce pouczać ubogich w duchu, chce być ich kierownikiem, niechaj raczej zostanie agitatorem, albo złoży olbrzymią falansterię, o jakich Fourier marzył, bo królestwo ubogich w duchu to chleb, a nie sztuka. Artysta, który nagina się do wymagań poszczególnego społeczeństwa, pochlebia mu, podaje mu przerzuty i lekki do strafienia obrok. Zapomniałem, że mówię o artyście, zacząłem mówić o pokornym wole roboczym. Artysta, który pragnie poklasku, a skarży się na małe uznanie tłumu, stoi jeszcze w przeciągu sztuki, nie czuje się jeszcze panem, który łasknie żebrze, tylko hojną rękę je w tłum rzuca i nie pragnie podzięki, tej pragnie tylko plebejusz, w duchu tej pragną tylko dorobkiewicze. Artysta, który się skarży, że rozrzucając skarby swego ducha, kala swą duszę przez zetknięcie się z tłumem, przeszedł święty próg, ale się myli, człowiek nie uznający żadnych praw, stojący ponad tłumem, ponad światem, kalać się nie może. Naród to cząstka wieczności i w nim tkwią korzenie artysty. Z niego, z ziemi rodzimej, ciągnie artysta najżywotniejszą swą siłę. W narodzie tkwi artysta, ale nie w jego polityce, nie w jego wewnętrznych przemianach, tylko w tym, co jest w narodzie wiecznym, jego odrębności od wszystkich innych narodów, rzeczy niezmiennej i odwiecznej rasie. Dlatego jest głupią niedorzecznością zarzucać artyście w naszym pojęciu beznarodowość, bo w nim najsilniej przejawia się istotny wewnętrzny duch narodu. On jest tym mistycznym królem duchem, chwałą i wniebostąpieniem narodu. Niedorzecznością jest zarzucać artyście mglistą mistyczność. Sztuka w naszym pojęciu jest metafizyczną, tworzy nowe syntezy, dociera jądra wszechrzeczy, wnika we wszystkie tajnie i głębie. A są jeszcze ludzie, dla których to jest mistyką, coś w kształcie spirytyzmu, hehe. I raz jeszcze powtarzam, na wszystkie możliwe zarzuty, które nas spotkać mogą, nie znamy żadnych praw, ani moralnych, ani społecznych, nie znamy żadnych względów. Każdy przejaw duszy jest dla nas czystym, świętym, głębią i tajemnicą, skoro jest potężny. Kilka jeszcze szczegółów dotyczących technicznej strony redakcji. Zamieniając życie na dwutygodnik, nie zmieniliśmy warunków prenumeraty. Współpracownicy nie mogą i nie powinni dawać za bezcen swoich utworów i wytwarzać w ten sposób niegodną i nieuczciwą konkurencję, a czytając publiczność trzeba do tego przyzwyczaić, że może i powinna zapłacić za utwory literackie, choćby tysiączną część tego, co płaci za obrazy, rzeźby lub teatr. Staraniem naszym, ideałem redakcyjnym będzie dawać tylko takie utwory, które zapłodnią czy to nową myślą, czy nową formą najmłodniejszą generację artystów, postawić pismo na takiej wyżynie, aby nikt nie potrzebował sięgać po informacje natury czysto artystycznej do innych pism. I aby to osiągnąć, związaliśmy z redakcją naszą najwybitniejsze siły krytyczne za granicą, by pismo nasze nie dawało informacji, jak to często w polskich pismach bywa, z dziesiątej ręki od ludzi mało,
albo tylko powierzchownie z poszczególnymi literaturami obznajomionych, ale informacji źródłowych od ludzi, którzy od lat całą literaturę śledzą i w niej żyją. Usunęliśmy dział społeczny, bo on zawsze z natury rzeczy balastem, bo kwestii społecznych nie rozwiązuje się kilku artykułami, a przy tym zatraca się charakter pisma, bo dział społeczny redagowany przez kogo bądźkolwiek zawsze jest stronnym i stał dotychczas w jaskrawej sprzeczności z działem artystycznym. A największym ideałem jest pismo jednolite, bezwzględne, nie wahające się ani na jedną, ani na drugą stronę. Zresztą sądzimy, że usunięcie tego działu nikomu przykrości nie sprawi, bo dla ludzi poważne sprawy społeczne traktujących dział ten tak czy na tak zupełnie nie wystarczą. I tak czy tak byli zmuszeni sięgać do innych pism, a życie nie chce być organem dla ludzi leniwych, chcących się orientować pobieżnymi artykułami. Taka popularyzacja poważnej nauki przynosi według doświadczeń jak najgorsze rezultaty. To jest nasze wyznanie wiary. Pismo nasze nie jest przeznaczone dla tych, którzy w sztuce szukają pożytku mydlarza, co po całotygodniowej pracy szuka w niedzielę rozrywki i zbudowania w dziale artysty. A ile tysięcy mamy tych mydlarzy, nieprzeznaczonych dla dzieci i ludzi chorujących na uwiąz starczy, ani dla ludzi nieumiejących czytać, ale dla artystów, niestety takich mało, i dla ludzi, dla których sztuka sama w sobie jest celem. I w nadziei, że w narodzie posiadającym tak wysoką kulturę, jak piękną, a królewską tradycję, znajdzie się tysiąc wytwornej arystokracji ducha, szukającej w sztuce czegoś innego, jak spopularyzowanego podręcznika historii lub wykładów z dziedziny społecznej i etycznej. W tej melancholijnej i pełnej rezygnacji i nadziei rozpoczynamy trzeci rocznik życia. Śpiewano nam msze żałobne od samego początku. Życie pokrzeć się nie dało, a dziś silniejsze niż kiedykolwiek, materialnie zabezpieczone, będzie nadal pielęgnowało święty znicz sztuki dla sztuki.